Dlaczego mój smyczek świszcze zamiast wydawać jakiś sensowny dźwięk? To pytanie, które pojawia się naprawdę dosyć często wśród uczniów i osób, które rozpoczynają grę na skrzypcach. I już Wam mówię, dlaczego tak może się dziać. Generalnie jest tak, że jeśli chcemy wydobyć dobry dźwięk ze skrzypiec, to trzeba przestrzegać kilku zasad. Trzeba mieć dobry aparat prawej ręki, tak? Czyli tutaj wszystko musi być luźne. Tutaj łokieć musi się zgadzać, jak również musimy grać równolegle do podstawka. To jest podstawek, ta część, tak? Równolegle, czyli w tej samej linii, tak? Zakładamy, że na początku uczymy się grać między gryfem, czyli tą czarną częścią, a podstawkiem, czyli mniej więcej po środku. Żeby ten dźwięk rzeczywiście był taki, no, sensowny, czy dobry, gramy równolegle do podstawka. Niezależnie na której strunie, gramy po prostu równolegle do podstawka, mniej więcej w połowie między podstawkiem a gryfem. No i teraz wracamy do tego świszczącego dźwięku. Jest kilka możliwości. Może być tak, że gracie za blisko podstawka. To jest tak zwana technika sul ponticello i stosujemy ją tylko w takich bardzo szczególnych przypadkach, kiedy kompozytor sobie tego życzy. Natomiast normalnie tego nie robimy, ponieważ dźwięk jest taki szklisty, nieprzyjemny. Ok? Czyli to może być jeden powód, dla którego dźwięk świszcze. Drugi powód to to, że możecie prowadzić smyczek nie równolegle do podstawka, czyli krzywo. Jeśli na przykład zdarza Wam się tak samo kosić, czyli grać za plecy, to zaczniecie grać tak. Tak? Wtedy ten dźwięk również nie jest normalny, tylko zaczyna świszczeć. Tak samo, niezależnie w którą stronę, tak? Ten dźwięk będzie po prostu świszczał i to jest błąd. Tak nie gramy. Gramy zawsze równolegle do podstawka. Może się też zdarzać tak, że smyczek Wam zjeżdża na przykład za podstawek, czyli w to miejsce. No tutaj to już w ogóle będzie taki pisk konkretny, zobaczcie. To także jest taka technika, której używa się bardzo rzadko, najczęściej w utworach współczesnych i generalnie w takim normalnym graniu, szczególnie u początkujących, raczej tak nie robimy. Także jeżeli się zdarza, że smyczek Wam zjedzie, no to może być powód, dla którego świszczy. Tak? Także tutaj nie gramy. Gramy między podstawkiem a gryfem, a tą częścią gryfu. Okay? Ostatnia rzecz, taka również związana ze świszczeniem, które ma nieco inną genezę, to to, że czasami uczniowie mają tendencję do trzymania skrzypiec zbyt nisko. Tak? I jak zjedziemy na gryf, czyli będziemy grać tutaj w tym miejscu, no ten dźwięk także nie będzie taki jakiś super, bo to jest znowu jeszcze inna technika, sul tasto i no, nie używamy jej w takim normalnym, codziennym graniu. Także to jest typowy taki dźwięk świszczący, którego nie stosujemy na początku. Może się zdarzyć tak, że masz brudne struny od kalafonii, czyli na przykład, tak jak ja w tej chwili, mam dużo kalafonii po prostu, dużo pudru kalafonii, który osiadł na moich strunach, więc co zrobię? Za chwilę zajmę się tym, żeby wyczyścić struny specjalnym czyścikiem. Może też być tak, że Wasz smyczek jest zbyt słabo nakalafoniowany lub zbyt mocno. To także może być powód, dla którego świszczę. Świszczę bardziej, kiedy jest mniej nakalafoniowany, może trzeszczeć, kiedy jest zbyt mocno nakalafoniowany. Ostatnia rzecz to po prostu zbyt delikatny nacisk smyczka. Jeśli gramy bardzo lekko, dźwięk może po prostu być taki cichuteńki, taki lekko świszczący. Może być tak, że to związane z lewą ręką, czyli jeśli nie dodusimy dokładnie palców lewej ręki, także będzie dźwięk świszczał. Dlatego zwróćcie uwagę na to, czy któryś z tych wymienionych przeze mnie powodów nie występuje u Was. Zbadajcie to i w miarę możliwości poprawcie. Mam nadzieję, że smyczek nie będzie Wam więcej świszczał.